Świetne widowisko stworzyli w sobotnie popołudnie piłkarze Zamunia Radom i Mazowsza Grójec. Ostatecznie dzięki bramce w doliczonym czasie gry gospodarze zremisowali 3-3. Goście świetnie rozpoczęli to spotkanie, bo już w pierwszych minutach objęli prowadzenie. Do wyrównania bezpośrednim strzałem z rzutu rożnego w 23 minucie doprowadził Oskar Bawor. 10 minut później prowadzenie gospodarzom dał Maksymilian Kiraga. Kolejne bramki padły już w drugiej odsłonie. W 48 minucie Maksyma Orłowa pokonał Jarosław Tarwacki, a w 77 minucie rzut karny na gola zamienił Rafał Sobczak. Kiedy wydawało się, że goście wywalczą komplet punktów, w doliczonym czasie gry gola na wagę jednego punktu zdobył Paweł Chudziński. Myślę, że remis zasłużony. No, obie drużyny kawał zdrowia serca zostawiły. Zamłyniu należał się punkt. No, mieliśmy dużą szansę, żeby z kompletem wyjechać. Ciężka praca, dużo pracy, bo przegrywaliśmy do przerwy 2-1. Udało się wyprowadzić na 3-2 dla nas. No niestety, w ostatnim czasie stracona bramka zawsze boli. Dzisiaj ten mecz miał dużo kontrowersji, dużo nerwów, dużo agresji, ale byliśmy zespołem lepszym. Dziękuję chłopakom za to, że zagrali do końca, tak? Bo naprawdę pierwszą połowę, początek mieliśmy złe wejście, ale zaczęliśmy dominować, strzeliśmy dwie bramki. W pierwszej połowie praktycznie Mazowsze sobie poza stałymi fragmentami gry nic nie stworzyło. Do przerwy schodziliśmy z wynikiem 2-1, będąc zespołem zdecydowanie lepszym, prowadząc grę. Po przerwie znów początek meczu, początek po przerwie znów dostajemy bramkę, znów powstałem w fragmencie gry, bo tak naprawdę dzisiaj można powiedzieć, że ten mecz przegraliśmy, bo przegraliśmy ze stałymi fragmentami gry, z długimi autami. No niestety, tak się w tej lidze gra, ale mam dzisiaj bardzo duże zastrzeżenia co do pracy sędziego, bo rzut karny, dramat, mi się wydaje, że nie było. Mam nadzieję, że pan sędzia sobie zobaczy nagranie i oceni to na chłodno. Czerwona kartka na Szubińskim, praktycznie to jest atak na kolano, wyżej niż kolano. To jest tak samo czerwona kartka moim zdaniem. Nie oceniam zawsze pracy sędziów, ale dzisiaj to praktycznie sędzia ten mecz rozwalił, tak? Bo mówię, myślę, że dzisiaj, jeśli byłoby sędziowanie normalne, to byśmy ten mecz wygrali spokojnie, bo byliśmy zespołem lepszym, zdecydowanie lepszym. Także to jest taka moja ocena. My gramy dalej, nie przegraliśmy kolejnego meczu. I to jest dla nas najważniejsze. W innych meczach kampeon PLiGi Okręgowej niespodziewaną porażkę zaliczył Proch Pionki, który przegrał z klubem sportowym Warka 0-2. Po szalonym spotkaniu komplet punktów z Sienna wywieźli piłkarze Centrum Radom, którzy pokonali miejscowego Zawiszę 3-2. Ostatniego słowa w kwestii walki o awans nie powiedzieli piłkarze Powisianki Lipsko, którzy w piątek wygrali z klubem sportowym Potworów 3-0. Bezbramkowym remisem zakończyło się starcie Jodły Jednia Letnisko z Orłem Wierzbica.